ale także stop dopalaczom. Mówimy to wszystkim młodym ludziom, mówimy to rodzicom, ponieważ ostatnie przypadki, dramatyczne zresztą, aż proszą się o to, żeby powiedzieć właśnie, nie bierzcie tego do ust, bo to kompletna złuda chwilowego szczęścia. Czym są dopalacze? To są substancje psychoaktywne, które mają na celu wywołać jakiś efekt właśnie psychodeliczny, powiedzmy, na organizmie człowieka. Niebezpieczne substancje, szkodzące zdrowiu. Żeby były legalne, co chwilę są zmieniane substancje, przecież one są jeszcze gorsze od narkotyków. Słyszałem tylko, że są sprzedawane jako towar kolekcjonerski w sklepach, żeby nie mówić, że to są dopalacze. To chyba tabletki, tam różne kształty, różne kolory. Ludzie po dopalaczach mają różne stany, na przykład zapaść, omdlenia. W ogóle ludzie nie kontrolują się nad tym, co mówią, co robią, jest po prostu dramat. Mój kolega wziął dopalacze, stracił przytomność i wylądował przez to w szpitalu. Młodzi ludzie nie powinni brać żadnych ani suplementów, ani dopalaczy, bo jest to po pierwsze niezdrowe, a dwa ma wpływ na rozwój młodych ludzi i jest niebezpieczne. Statystyki nieubłaganie pokazują, że coraz więcej młodych ludzi sięga po dopalacze. W internecie bardzo łatwo znaleźć fora internetowe, na których uczniowie szkół średnich, a nawet gimnazjaliści, wymieniają się opiniami na temat dopalaczy. 1/4 opakowania, nie więcej, bo może być nieprzyjemnie, pisze 17-latka. Jakie dawkowanie tego funky? To jest typowy pusty speed? Czy jest jakaś euforia, czy coś w tym stylu? Próbuje dowiedzieć się gimnazjalista. Czy cena jest adekwatna do działania? Dopytuje inny. Dzisiaj pierwszy test od pół roku. Jak na razie zapowiada się ok. Później rozpisze się szerzej. Odpowiada uczeń technikum z miasta na południu Polski. Zastanawiam się, czy aby nie zamówić, bo opinie ciekawe, podsumowuje dyskusję 16-latek. To tylko namiastka wielu dyskusji młodych ludzi z internetu na temat dopalaczy. Rodzicu, nie bądź obojętny. Pilnuj swojego dziecka i reaguj. Ustrzeż go przed dopalaczami. Skóra cierpnie, proszę Państwa, naprawdę. Wszyscy rodzice myślą, że są przerażeni w tej chwili. Tak, te wymiany komentarzy dzieciaków w internecie, jak działają dopalacze, czy można mieć po tym odlot. Szanowni Państwo, Marcin Milkowski, psycholog, specjalista do spraw terapii uzależnień u nas w studio. A przed dzień dobry. Panem, dzień dobry. Dzień dobry, panie Marcinie. No, zastanawiam się, czy to są gadżety, czy w środku rzeczywiście są te wszystkie mocarze i inne historie. Mocarze, które zabiły 24 osoby w zeszłym roku. W tamtym roku dopalacze generalnie zabiły 24 osoby. Ale mocarz rzeczywiście mocarz to jest Dolny Śląski, 300 zatruć w ciągu jednego weekendu. Tak, panie redaktor, to są prawdziwe dopalacze, które mamy dzięki laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu. To są dopalacze, które zostały przechwycone, zarekwirowane w czasie, kiedy inspekcja sanitarna kontrolowała punkty, w których może dokonywać się handel dopalaczami. Wyglądają zupełnie niepozornie. Mamy, nie wiem, 13, 14, 16-letnie dziecko w domu. Co nas może, powinno ewentualnie zaniepokoić w zachowaniu naszego dziecka? Jak działają te dopalacze? Różnie? Myślę, że jest kilka takich grup, na które warto zwrócić uwagę symptomów. Po pierwsze, to są symptomy, które pochodzą z ciała, czyli takie fizyczne. Jeżeli zauważymy, że nasze dziecko jest ospałe albo ma nad wyraz dużo energii, jeżeli ma podwyższony apetyt albo ma napady śmiechu, chichotu, jeżeli jest smutniejsze, jeżeli zamyka się w sobie, to są te symptomy fizyczne, które mogą świadczyć o tym, że przyjmuje dopalacze, chociaż nie zawsze to tak jest, bo czasami różne zaburzenia somatyczne mogą też świadczyć o takich objawach. Na pewno jeżeli pojawiają się zmiany w zachowaniu i w trybie życia, dziecko zaczyna funkcjonować w innej grupie rówieśniczej, inne wartości i normy zaczynają być dla niego ważne. Wchodzi w konflikty z prawem. Wiecie Państwo, zasadniczy objaw uzależnienia to jest koncentracja życia wokół przyjmowania środka psychoaktywnego. No właśnie, albo zbyt często przynosi do domu takie właśnie albo przesyłane są do domu. Myślę, że to jest tak, że tego nie przynoszą do domu, że bardzo dbają o to, żeby rodzice nie zobaczyli. Ja pamiętam, czy paczki do domu nie przychodzą z internetu? Przecież one też w internecie są kupowane, tak? To na jaki adres one przychodzą?
często przychodzą na ten adres, ale w sytuacji, kiedy rodzice nie widzą, tak? Młodzi ludzie są przyzorni, ubezpieczają się, żeby rodzice tego nie zauważyli. Ja pamiętam przypadek jednego z moich pacjentów, którego ojciec prowadził do domu, bo wziął dopalacze, a on w tym czasie wyrzucił na kratce schodowej opakowanie z dopalaczem. Czyli... A jak ma taki rodzic, przepraszam cię, Łukasz, jak to rozpoznać? Czy to jest biały proszek, czy to jest rodzaj takiej trawy, czy to są tabletki? Co powinna zwrócić uwagę? Dwie główne grupy dopalaczy. Z jednej strony dopalacze w postaci suszu roślinnego, tak zwane syntetyczne kanabinoidy, które są analogami marihuany, ale działają kilkanaście, czy czasem kilkadziesiąt razy silniej. Z drugiej strony dopalacze w postaci pigułek, kapsułek, proszku, to są piperazyny, katynony, które działają podobnie jak amfetamina. Wiecie co państwo, ja myślę sobie, że rodzice dobrze, żeby się nie bawili w dochodzenie, bo czasami rodzice mnie pytają, czy to jest marihuana, czy to jest dopalacz. To nie jest istotne. Jeżeli zauważą u swojego dziecka jakieś podejrzane substancje chemiczne, kierunek, ośrodki, miejsca, gdzie można zasięgnąć porady specjalisty w kwestii diagnozy uzależnienia czy obejrzenia tego problemu, z którym boryka się dzieci. A to się połyka, to się pali, to się wciąga? Te w postaci suszu roślinnego albo się pali, albo przyjmuje się w postaci Czy jest jakiś kadzidełek. Zapach, czy na przykład z ust może być jakiś zapach, prawda? W przypadku syntetycznych kanabinoidów bardzo nieprzyjemny zapach. To nie jest tak jak w przypadku marihuany, dosyć przyjemny, słodkawy zapach. To jest bardzo nieprzyjemny zapach. Tych postaci kapsułek i pigułek i proszków w żaden sposób nie czuć. I wyglądają jak normalne tabletki. Wyglądają jak normalne tabletki. Często są kolorowe, często są jakichś fikuśnych kształtów. One są atrakcyjne, bo to są gadżety też często dla młodych ludzi. Co powinien wtedy zrobić rodzic, panie Marcinie? Wrzucić wszystko do zlewu, zaprowadzić delikwenta do lekarza, czy raczej te przechwycone dopalacze zanieść na komendę policji? Tak robią mądrzy rodzice. Takie mam wrażenie, że tak robią mądrzy rodzice i wtedy proszą te instytucje, które są do tego powołane, czyli z jednej strony policja, z drugiej strony Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ja jestem pracownikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i mamy takie przypadki, że rodzice przychodzą do punktu konsultacyjnego, który otworzyliśmy w Olsztynie i tam mogą zasięgnąć porady od nas, od specjalistów, czy to jest dopalacz i co zrobić w tej sytuacji. Długo trzeba wyciągać dziecko z takiego uzależnienia? Pamiętam 2009 rok, kiedy dopalacze się pojawiły. Ja miałem nadzieję w mojej placówce, w którą kieruję, że to nie będą środki, które uzależniają. Mocno się pomyliłem, bo to są środki, które i bardzo silnie uzależniają, i bardzo szybko uzależniają. Niech obrazem tego będzie taki przykład młodego człowieka, który w ciągu nocy potrafił zdjąć panele ze swojego pokoju i na drugi dzień razem z listwami przypodłogowymi sprzedać to, żeby mieć pieniądze na dopalacze. Pan Marcin Miłkowski, bardzo dziękujemy. Dziękujemy panie Marcinie za rozmowę. Jutro, proszę państwa, wrócimy do tego tematu. Będziemy rozmawiać także z psychologiem, psychoterapeutą o tym, jak rozpoznać te objawy u dziecka, jak mu pomóc. A już teraz... Zobaczmy, co poleca TVP Kultura. Tak jest.